Godzina 9:00, dokładnie wtedy rozpoczęła się rywalizacja najlepszych wędkarzy w naszym mieście. Tym samym zainaugurowany został drugi dzień obchodów Dni Czeladzi 2010. Na zbiorniku wodnym na granicy Czeladzi i Siemianowic Śląskich panował spokój i cisza. W końcu najważniejsza w tym sporcie jest cierpliwość. Na szczęście nie zabrakło jej rybakom i udało się złowić kilka naprawdę ładnych ryb. O godzinie 16:00 przenieśliśmy się na Piaski, gdzie jak co roku odbył się rodzinny piknikowy festyn w parku Prochownia. Na przybyłych do tego miejsca mieszkańców Czeladzi czekało mnóstwo atrakcji. Można było spędzić czas przy gorących kiełbasach, skorzystać z wielu napojów, a najmłodsi mieszkańcy mogli świetnie bawić się na karuzelach i zjeżdżalniach. Najważniejsza jednak tego dnia była muzyka. Na specjalnie rozłożonej na tą okazję scenie zaprezentowała się wyjątkowo utalentowana i zdolna młodzież czelacka. Wiem zapach bzu maj. W międzyczasie każdy chętny mógł wziąć udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Nagrody na scenie wręczali senator Rzeczypospolitej Zbigniew Szaleniec oraz burmistrz miasta Marek Mrozowski. Tuż po wręczeniu nagród królowała znana wszystkim muzyka w wykonaniu zespołu Bonnie M. Muzycy przygotowali licznie gromadzącą się publiczność na występ gwiazdy drugiego dnia obchodów święta naszego miasta, czyli Saszy Strunin. Młoda wokalistka w momencie, gdy pojawiła się na scenie, mogła liczyć na wsparcie czelackiej publiczności. Warto mieć marzenia.
fajnie, super, naprawdę. W ogóle myślałam, bo jak pierw zaczęłam tą scenę, to myślę, że mała scena, w ogóle mało miejsca. I się strasznie zdziwiłam, jak wyszłam na scenę już, jak przyszła pora samego koncertu, po prostu wyszłam na scenę, mówię, ja, Jezus Maria, ile ludzi, w ogóle masakra, strasznie fajnie, w ogóle super energia i dawno nie grałam takiego fajnego koncertu i mówię to całkowicie szczerze. Koncert zakończył się bisami oraz rozdawanymi przez młodą wokalistkę autografami, na które czekały tłumy. Cześć, tu Sasza Strunin. Chciałabym pozdrowić wszystkich mieszkańców Czeladzi. Buziaki. My również pozdrawiamy Saszę i liczymy, że jeszcze kiedyś zagra dla czeladzian, którzy udowodnili, że potrafią naprawdę dobrze się bawić.